swoje wystąpienie opublikuje w internecie, bo tak wspaniałych wystąpieniach warto odnieść się do tego, co jest istotą. Polska energia. W sposób szczególny chciałem podziękować panu prezydentowi, który 4 lata temu wskazał nam wyraźnie, jak powinna być zagospodarowana. Zgoda buduje. Trzeba budować porozumienie obywatelskie, biznesowe, samorządowe, społeczeńskie, właśnie o myśleniu wspólnotowego działania. Jest to dzisiaj fundamentalne, kiedy jest tyle niepewności, tym bardziej musimy być razem ze sobą, a nigdy przeciwko sobie. W każdym działaniu. Na styku przemysłu i jego różnych rodzajów, na styku ludzkiej myśli, techniki, technologii, badań i rozwoju, szkolnictwa wyższego, a także kapitału ludzkiego, którego tak wspaniała reprezentacja sektora jest dzisiaj tu obecna. Dlatego ta polska energia musi być polska, dostępna, twórcza, pragmatyczna i racjonalna. Nie może być nadmiaru napięcia, ani za dużo natężenia. Musi być w sam raz. I to jest tak bardzo ważne, aby polityka, ta światowa, ta europejska i ta krajowa, właśnie kreowała takie przestrzenie aktywności ludzkiej. Aby to nie były pomysły niesprawdzone, ale bardzo dobrze osadzone w naszych kompetencjach, wiedzach, możliwościach, technikach i technologii, a na końcu, żeby była próbowana przez człowieka. Dlatego, że trwa nieustannie od początku naszej cywilizacji walka o ogień. Jak nigdy dotąd ceny energii i dostępność jej źródła, sposoby wytwarzania decydują o tym, czy nie tylko jest gospodarka niskoemisyjna, czy w ogóle jest gospodarka. Oczywiście to nie jest taki dylemat i dzisiaj tu na Śląsku, tu w Polsce w sposób szczególny to mówimy. Nie ma sprzeczności między rozwojem i klimatem. Aby był rozwój, musi być i klimat. Aby był klimat, musi być też rozwój. Także w wymiarze relacji międzynarodowych, sposobu regulowania, oddziaływania. Co przed nami, a co za nami. Cieszę się, że padło tu kilka bardzo istotnych pochwał dla aktywności rządu i całego środowiska. To była ważna i potrzebna debata, ta podczas szczytu klimatycznego, ale także bardzo ważna i potrzebna w imieniu Polski i Polaków przemysłu, nie tylko węgla, doprowadzić do nowej konfrontacji, aby nie tylko przedsiębiorcy, ci niskoemisyjni, w tym wielkim spotkaniu na Stadionie Narodowym, ale aby także światowy, europejski, polski sektor węgla i tych bardzo energochłonnych dziedzin naszej gospodarki odpowiedział bardzo wyraźnie na następujące oczekiwanie. Otóż musimy korzystać z każdego mechanizmu ochrony klimatu i musimy mieć świadomość, że najlepszą restrukturyzacją jest restrukturyzacja poprzez rozwój, a nigdy restrukturyzacja poprzez upadłość. Że dzisiaj, kiedy jesteśmy na 3, najdalej 5 lat przed stworzeniem nowej megastrefy z gospodarką amerykańską, która nie tylko w wyniku fenomenu gazu łupkowego uzyskała przewagi konkurencyjne, stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Otóż wydaje się, że jeszcze w ramach tej prezydentury pana Baracka Obamy Ameryka będzie chciała przyspieszyć i poprzez wielkie porozumienie globalne, o którym tylko mogliśmy poprzednio wnosić i dyskutować, także w oddziaływaniu na europejską politykę energetyczną, będzie chciał uzyskać przewagę. W związku z tym musimy być do tego zjawiska gotowi. Otóż naszą ambicją, narodowym celem jest to, żeby z obecnego 22% udziału przemysłu w naszym PKB jeszcze przed wejściem do nowej megastrefy wolnego handlu i inwestycji osiągnąć 25%, ale przemysłu konkurencyjnego, między innymi poprzez racjonalne wytwarzanie i przetwarzanie energii, ale także wobec tego, że jest także konkurencyjny w wymiarze tym elementarnym, produkcji, sprzedaży, techniki i technologii. Drugi wymiar jest ten europejski. Cieszę się, że z wieloma ludźmi na tej sali i w wymiarze politycznym, szczególnie nisko kłaniam się panu premierowi Buzkowi, udało nam się wspólnie, naszym wysiłkiem wielkim, wprowadzić pewną równowagę w debacie europejskiej pomiędzy klimatem, finansami, ale dołożyć jeszcze do tego przemysł. To było bardzo ważne i bardzo istotne, że prezydencja grecka przejęła nasz postulat, aby nie tylko ministrowie ochrony środowiska czy środowiska i ministrowie finansów, ale także ministrowie gospodarki i przemysłu o tym mówili, aby nigdy w Polsce, w jakimkolwiek z kolejnych rządów, nie było już ministra gospodarki czy ministra przemysłu, tylko musiał być, tak jak we Francji, minister odbudowy przemysłu, a ta wielka przemysłowa Francja ma ledwo 10,5% udziału przemysłu. A światowy kryzys i europejskie spowolnienie pokazał bardzo wyraźnie,
kraje nieprzemysłowe, niekonkurencyjne w tym wymiarze, nie posiadające własnej wytwórczości energii w oparciu o przede wszystkim własne źródła, przegrywają rywalizacji w miejsca o pracę. Dlatego też godzi się tutaj właśnie na Śląsku przypomnieć starą prawdę, że nie da się zbudować gospodarki dymiących głów, jeśli nie będzie obok gospodarki mniej dymiących kominów. Że to nie jest alternatywa, że w miejsce tych starych przemysłów, takich jak hutnictwo, górnictwo, przemysł samochodowy, wprowadzimy nową generację biotechnologii, a przede wszystkim posadowimy to myślenie przemysłów okołointernetowych czy nowego wymiaru. Jeśli nie będzie nowoczesnego, narządzającego za czasem tak zwanego starego przemysłu, nie będzie gdzie posadowić przemysłów nowej generacji. My tą prawdę tu na Śląsku w sposób szczególny rozumiemy i także chciałbym podziękować bardzo ważnym partnerom tego procesu, czyli Szkolnictwu Wyższemu, a jest to Wielki Ośrodek Akademicki, sprawnym uniwersytetom, sprawnym politechnikom, środowiskom badań i rozwoju, a także, o tym pamiętajmy, samorządowi, jakże ważnemu dzisiaj.